Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku opowiadam o teksturach, za pomocą jakich preparatów można uzyskać ciekawe tekstury. Skupiam się dzisiaj głównie na paście modelującej i na medium żelowym. Pokażę Wam, jak za pomocą tych dwóch preparatów można już stworzyć ciekawą pracę, ciekawe tło do pracy. Pokażę Wam, jakimi narzędziami pracować, z czym można łączyć te dwa preparaty, aby uzyskiwać ciekawe efekty i bardzo ciekawe faktury, tekstury. Także zapraszam na kolejny odcinek. Dobrze, więc w pierwszej części, moi drodzy, porozmawiamy sobie, z czego można stworzyć fakturę. Teksturę bądź strukturę, te terminy są używane zamiennie. Generalnie tekstura czy struktura jest to coś, co jest przestrzenne i dodaje pracy takiego efektu właśnie 3D. W scrapbookingu teksturą najczęściej stosowaną to są wzory przez maskę i właśnie to wszystko, co tutaj widzicie, to jest tekstura. Część to jest właśnie wzór przez maskę, część tekstury uzyskuje się właśnie przy użyciu różnych narzędzi, można też pędzlem, ale szczególnie fajnie i ciekawie wychodzą prace, na przykład malowane czy budowana jest tekstura za pomocą szpachli bądź noża paletowego. Jest też cała gama narzędzi, ale takie też domowe narzędzia też fajnie się nadają do robienia tekstury. Więc generalnie można sobie użyć to w scrapbookingu, można sobie użyć tych tekstur do tworzenia prac na płótnie czy kanwasie, takiego malowania właśnie szpachlą, czy nakładania, tak jak tu w tym przypadku widzicie, to jest właśnie wszystko tekstura nałożona szpachlą. I ja Wam dzisiaj troszeczkę chcę przybliżyć ogólnie właśnie, jak uzyskać teksturę, z czego można ją uzyskać. Skupimy się dzisiaj głównie na dwóch produktach, czyli na paście modelującej. To jest biała pasta, którą można sobie ewentualnie również zabarwić. I drugim ciekawym medium do uzyskiwania tekstury jest medium żelowe. Ja wybrałam tą opcję multipurpose, czyli tą gęściejszą opcję, bo są zwykłe, jest żel medium troszeczkę rzadsze, niedużo, ale do tekstury to jest lepsze, jest bardziej sztywne. Więc żel medium i pasta modelująca, z tym, że żel medium, jeżeli macie nasze, to właśnie multipurpose, czyli z firmy 13 Arts, a jeśli macie z innej firmy, to polecam wersję, one się różnie nazywają, heavy gel, heavy body gel, takie, które są sztywniejsze. I te dwa preparaty to jest właściwie podstawa do uzyskiwania tekstur, więc tak jak mówiłam i w pierwszym, i w drugim odcinku, dla początkujących osób w mixed mediach, tych preparatów nie trzeba mieć wiele. Więc jeżeli macie te trzy preparaty, o których już wspominałam wcześniej, czyli gesso, pasta modelująca i właśnie medium żelowe, to w zasadzie już jest cała wspaniała baza do rozpoczęcia swojej przygody z mediami. Więc dzisiaj skupiamy się na teksturkach. Najpierw podstawowe techniki. Ja tutaj mam taką przygotowaną moją podstawową bazę. To jest po prostu tablica malarska i to dzisiaj jest taka moja tablica przykładowa. A już sekundeczkę, weźmy sobie tylko szpachlę. Możecie sobie używać większych, mniejszych szpachli, noży paletowych, wszystko co lubicie. Też do tekstur można sobie używać różnego rodzaju pędzli gumowych, silikonowych. Są też na rynku dostępne różnego rodzaju grzebienie do tekstur. Są takie, już Wam pokazuję jeszcze, narzędzia do modelowania, one też właśnie do jakichś takich bardziej dokładnych kształtów się nadają. To jest coś w rodzaju właśnie też gumowego takiego pędzelka. I jeszcze zaraz Wam pokażę grzebek. Także to są oczywiście narzędzia, których
można, ale nie trzeba używać. Możecie też użyć jakichś skrobaków na przykład do samochodu, do szyb. Takie proste rzeczy, a nawet chociażby starą kartę kredytową, która również się doskonale nadaje do robienia struktur. Tu mam taki typowy grzebień właśnie. Także widzicie, jest tych rzeczy cała masa, ale oczywiście nie polecam też Wam na początek kupowania wszystkiego. Ja po prostu już to gdzieś przez lata nazbierałam. Natomiast na początek tak naprawdę wystarczy Wam szpachelka, czy plastikowa, czy metalowa, tak żeby zacząć, żeby w ogóle uczyć się, jak pracować z teksturą, to jak najbardziej wystarczy, ale ja oczywiście dzisiaj zaprezentuję Wam tutaj różne opcje. Więc tak, ta pierwsza część to bierzemy sobie pastę modelującą i taka najbardziej podstawowa, najbardziej znana funkcja, szczególnie jeśli chodzi o ten nasz papercraft, czyli to wszystko, co robimy z papierem, to jest nałożenie wzoru przez maskę. I pewnie pierwsze pytanie padnie, czy trzeba zabezpieczać. I teraz tak, jeżeli planujecie na tym papierze dodawać więcej mediów niż wzór przez maskę, to ja jednak bym polecała najpierw papier zabezpieczyć. To, o czym mówiłam w poprzednim odcinku, gdzie poświęcamy odcinek właśnie gruntowaniu, przygotowaniu sobie bazy do mediowania. Więc papier warto najpierw zabezpieczyć gesso, czy przezroczystym, czy bezbarwnym. Ja tutaj mam niezabezpieczony papier i zaraz Wam pokażę, jaka jest różnica. Pomalujemy sobie szybciutko kawałeczek. Czekajcie, bo wzięłam jakiś nie ten słoiczek tutaj. Tak. Mam wszystko przygotowane. Pomalujemy sobie, zabezpieczymy kawałeczek tego papieru po to, żebyście zobaczyli różnicę. Czyli w przypadku, tak, powiem już krótko, w przypadku samego wzoru przez maskę nie powinno mieć większego wpływu, czy nałożycie na zabezpieczony papier, czy nie. Natomiast jeżeli chcielibyście już na przykład pokolorować potem ten wzór, no to już warto mieć zabezpieczone. I teraz pierwsza ważna rzecz, jeżeli nakładamy wzór przez maskę, pamiętajcie o tym, że zarówno tło, na którym pracujemy, maska, którą używamy, muszą być suche, czyli nie możecie sobie umyć maski i taką mokrą przyłożyć. Jeżeli chcecie, żeby wzór był bardzo wyraźny, nic się nie rozpływało, to pamiętajcie o tym, żeby tło było suche, czyli ja sobie szybciutko muszę tutaj podsuszyć. I zaraz Wam pokażę trzy przykłady, jak nakładać wzór przez maskę, bo być może ktoś jeszcze tego nie próbował. Jest to taka najprostsza technika, a dająca naprawdę niesamowite efekty. Dobrze. Można sobie też papier pod spodem wysuszyć, bo jednak media akrylowe też są na bazie wody, więc zawsze tej wody troszeczkę w sobie zabierają, mimo że tego może nie widać. I dobrze, i do nałożenia wzoru przez maskę używamy właśnie pasty modelującej, maski i szpachli. Teraz na tej części, gdzie mam zabezpieczony papier, nakładam sobie wzorek. Zobaczcie, wystarczy bardzo dokładnie wetrzeć wzór. Pamiętajcie, żeby trzymać maskę, nie przesuwać jej, żeby wzór się nie rozjechał. Im grubszy chcecie wzór, tym grubiej można sobie, powiedzmy, gdzieś tam nałożyć tą maskę, ale generalnie wcieramy to po prostu tak jak masełko. I teraz na tym niezabezpieczonej części zobaczcie, że ten wzór też nam wyjdzie. Także tutaj, jeśli chodzi o papier, sam wzór przez maskę możecie nałożyć nawet na niezabezpieczony papier, ale zaraz Wam powiem, na czym polega różnica. Jeszcze Wam pokażę, ten wzorek też nam doskonale wyjdzie na kanwasie czy na płótnie. Trzeba delikatnie podnieść tak, żeby nam się nie przesunęło.
Możemy sobie dodać to na przykład już na jakiś tutaj jest pierwsza warstwa właśnie pasty modelującej. Możemy sobie dołożyć jeszcze. Zaraz Wam powiem, jak uzyskałam tutaj tą teksturę, ale ja chcę tutaj dodatkową teksturę, więc już troszeczkę się przygotowałam i mam już pierwszą warstwę wysuszoną. To, co mówiłam, pamiętajcie, żeby była warstwa sucha. Maskę po użyciu najlepiej umyć od razu ciepłą wodą z mydłem. Ja teraz na szybko przetrę sobie po prostu chusteczką. Ważne jest oczyszczenie masek, pamiętajcie, dlatego że niewyczyszczona maska, no właśnie tutaj też widzicie, że na chusteczce się właśnie fajny wzór odbił. Przy żurnalingu często tą technikę jeszcze stosuję na przykład sobie do dodatkowego wzoru z maski. Już nie będziemy dzisiaj tutaj za bardzo się nad tym rozwodzić. Jeśli gdzieś mamy nierówną powierzchnię pod spodem, tak jak tutaj było, widzicie, ten wzór nam się dobrze nie odbił, więc ważne jest też, żeby ta powierzchnia, na której kładziecie maskę, była w miarę płaska. Tutaj, gdzie było już tej tekstury trochę, ta maska nie przyległa dokładnie, to ja sobie tutaj ten kawałeczek wytrę. O, widzicie, tu pod spodem już była tekstura, więc póki jest pasta mokra, spokojnie można ją czy zebrać szwachlą, czy po prostu zebrać chusteczką. No i ten wzór sobie trzeba po prostu teraz wysuszyć, bądź zostawić do wyschnięcia. I to jest taka najprostsza technika z pastą modelującą, którą polecam Wam na sam początek. Więc czy tworzycie albumy, czy tworzycie kartki, czy zaczynacie swoją przygodę po prostu z pracami mediowymi, to jest taka najbardziej chyba fajna, miła i prosta technika do zaczęcia, bo tutaj zawsze ten efekt jest ciekawy, a w sumie nie jest to jakieś bardzo trudne. Teraz Wam pokażę, to ostatnio nawet dzisiaj pokazywałam album, tutaj na przykład też na albumie mam maseczkę użytą też z pastą modelującą, bo zobaczcie, jaki fajny efekt. Bez tego byłoby łyso, prawda? Więc ten wzór przez maskę właśnie dodaje nam takiej, no, takiego dodatkowego, fajnego efektu. No i teraz, o czym mówiłam. Tu, gdzie nie był zabezpieczony, maska i wszystko jest ok, tu możecie sobie zacząć już przyklejać jakieś elementy. A na tej części, gdzie mamy zabezpieczone, możemy sobie podkolorować jeszcze właśnie nasz wzór. Ja tu użyję farbki kolor Glow w proszku. Mieszamy ją tylko z wodą. O, i tutaj na tej części, zobaczcie, możecie sobie jeszcze dodać kolor. I papier nam nie chłonie tej wody, zobaczcie. Tutaj się możemy tutaj ładnie pobawić. Natomiast pokażę Wam, oczywiście nie polecam tej metody, ale na zwykłym papierze, jak zaczniemy malować bez zabezpieczenia, to widzicie, że ta farba się nie ślizga, ona nie ma podkładu, ona nam wsiąka w papier w tym miejscu, w którym nakładamy. Jakieś może delikatnie gdzieś się uda przelać, ale generalnie ten papier nam namaka. Ja akurat używam dosyć grubego papieru i on i tak sobie dosyć fajnie radzi, jak widzicie, z wodą. Natomiast jeżeli chcecie więcej mediów używać, warto jest przygotować sobie powierzchnię. Papier nam się na pewno nie zniszczy i możecie sobie tutaj dowolną ilość tych mediów nakładać i też pracować lepiej z mediami, z farbą. One, widzicie, tutaj pracują lepiej zdecydowanie na gesso niż bez tego gesso. Dobrze, to sobie odłożymy. No i teraz wracając do tego taga, jak można pracować z pastą. Więc już o masce szybciutko opowiedziałam. Wzorów masek jest ogromna ilość na rynku. Ja oczywiście pracuję z maskami 13 Arts. Tutaj jest też cały ogrom wzorów. Ja wybrałam dosłownie tylko kilka, żeby Wam pokazać.
ale tych wzorów mam bardzo dużo. No i teraz jak pracować z samą teksturą. Czyli w przypadku pasty, pamiętajcie, sama pasta jest biała i ona wysycha na biało i ona już biała zostanie. No i teraz co możemy zrobić? Zobaczcie, jak nakładam już tą pastę, ona już się pięknie trzyma, szpachli, nie spada. I teraz nakładając sobie szpachelką, możemy sobie tak rysować tą szpachlą, czyli robić sobie jakieś efekty tego typu. Możecie sobie robić teksturę tak, dotykając czy pacając, jak ja to czasem mówię. I powstaje nam wtedy taki ciekawy wzór. Także za pomocą szpachli, zobaczcie, możecie sobie nakładać również warstwy. Generalnie jest to świetna zabawa, jeśli chodzi o pastę modelującą, bo można sobie stworzyć cały obraz tą techniką, nie używając w ogóle pędzla, tylko samą pastą zrobić sobie ciekawą teksturę. No i tu oczywiście dochodzą różne narzędzia, którymi można sobie rysować, tak, w paście. Możecie sobie właśnie użyć grzebienia i zrobić ciekawe wzory grzebieniem. Tak? Też pamiętajmy o myciu narzędzi. Ja sobie po prostu zanurzę w wodzie w tej chwili ten grzebień. To już drugim grzebieniem nie będę pokazywać. Tymi wszystkimi narzędziami tak samo. Możecie sobie po prostu tworzyć dowolną teksturę. O dowolnej też jakby grubości, tak, czyli ile tej, w zależności jak grubo nałożymy tą pastę, tak, taką mamy warstwę do pracy. Mówię, stara karta kredytowa czy cokolwiek też się nada. Zobaczcie, jak fajnie można sobie różnego rodzaju teksturę przygotować. To są oczywiście takie tekstury dosyć abstrakcyjne, które ja teraz pokazuję. Ja tylko chciałam Wam pokazać techniki pracy. Ale co jeszcze jest fajnego? Można sobie na przykład odbić jakieś wzory w mokrej jeszcze paście. Na przykład jakieś gałązki. Jak jest dosyć gruba warstwa, to nam się ładnie odbije. Tak, zaraz Wam pokażę. Z bliska, to będzie dosyć delikatny efekt. Jak chcemy mieć lepszy, grubszy taki wzór, można też użyć jakichś listków czy starych gałązek i po prostu potraktować je jak maskę. I wtedy ten wzór już będzie taki bardziej wyraźny. Można sobie tym całe drzewo na przykład, czy jakieś takie tło pod pracę z elementami botanicznymi przygotować. Bardzo ciekawy efekt. Czekajcie, odłożę to gdzieś tutaj. I można sobie oczywiście w tej mokrej paście, tak jak mówiłam, tutaj naprawdę różne ciekawe efekty osiągać. Użyć sobie właśnie tu jakieś mam po taśmie i na przykład można sobie taką tekturką po taśmie zrobić wzór. Tak. Można sobie użyć również stempli. Także najlepsze chyba takie jakieś większe wzory, bo te drobne nie wiem, czy wyjdą, ale zaraz zobaczymy. Wezmę jakikolwiek. Tutaj mam wzór stempla. Oczywiście też pamiętajcie o umyciu tego stempla potem, ale powiedzmy jakaś tutaj tekstura dodatkowa się robi. Ten wzór nie odbije nam się tak bardzo dokładnie, pamiętajcie, ale ten napis tutaj widać. Nie wiem, czy w tej chwili dacie radę go zobaczyć w tym świetle, ale spokojnie nam się ładnie odbije. Także tutaj, jak widzicie, jest naprawdę masa pomysłów, jak w tej teksturze można sobie pracować. I to już są takie techniki, które pozwolą Wam w zasadzie poszaleć, jeśli chodzi o tła do różnych prac, albo po prostu pobawić się samą teksturą i zostawić taką pracę do wyschnięcia. Dobrze, więc sobie pokazałam Wam techniki z pastą, natomiast chciałabym też pokazać, że nie tylko biała, prawda, pasta, nie tylko biała tekstura,
że można sobie uzyskać przezroczystą bądź taką półmleczną, to w zależności od firmy różnie wysycha medium. Teksturę właśnie z żel medium, ona wysycha albo całkiem przezroczysto właśnie, albo ciut mlecznie. To nasze multimedium, ono jest takie prawie przejrzyste, ale troszeczkę mleczne. Żel medium wysycha całkiem przezroczyste. Natomiast przy teksturze mi to akurat zupełnie nie przeszkadza. Zwracam tylko na to uwagę, żebyście nie byli zaskoczeni. I zobaczcie, podobnie jak z pastą można sobie modelować, jednakże pasta w mojej ocenie jednak pracuje lepiej z teksturą. Natomiast tutaj też troszeczkę, jak widzicie, inaczej się zachowuje. Natomiast spokojnie też można ciekawą teksturę uzyskać. Natomiast co ja osobiście lubię w żelu, to to, że można sobie uzyskiwać kolorowe wzory. I tutaj mam już próbki przygotowane. To jest wzór przez maskę nałożony i żel medium właśnie wymieszany z naszymi farbami Color Glow. Te techniki są pokazane w filmiku o Color Glowach. To są próbki też z tego filmu, więc jak chcecie dokładnie się dowiedzieć, jak powstają takie wzory, to zapraszam. Więc można sobie oba preparaty kolorować. Można je kolorować zarówno z farbką właśnie w proszku, wymieszać i nałożyć, i tutaj gdzieś na jakąś pracę zrobimy to. Można mieszać sobie z farbami akrylowymi, z farbami też na przykład guaszami. Można sobie podkolorować tuszem. Także tutaj są szerokie możliwości. Co jeszcze fajnego z pastą czy żel medium można zrobić, to sobie można domieszać różnych rzeczy. I tu na przykład macie wzór przez maskę nałożony przy pomocy pasty modelującej i dopóki pasta jest mokra, posypałam to brokatem. I zobaczcie, jaki jest fajny, ciekawy efekt. Natomiast na rynku, tak jak wiecie, jeszcze są dostępne różne pasty. Jakieś kryształowe, są pasty pieskowe, czyli takie, które mają dodatkową teksturę. Ja gdzieś tutaj powinna mieć jakiś przykład. Tu mam też pastę pękającą. Także te preparaty pękające polecam Wam jednak kupować właśnie już gotowe. Natomiast miałam tu preparat, o, na przykład z renesansu. To jest pasta piaskowa. I zobaczcie, to jest po prostu pasta z takim dodatkiem już piasku, tekstury. Natomiast pokażę Wam, jak to wygląda. O. Natomiast ja go mam bardziej na zasadzie, żeby właśnie sobie czasami użyć czy porównać. Generalnie w swoich pracach, nawet widzicie, ten słoik prawie jest niezaczęty, po prostu sama mieszam sobie pastę i zobaczcie, jak prosto jest z tego, co już mamy. Czyli mamy tam pastę modelującą. Możecie sobie pomieszać pastę, na przykład z mikrokulkami drobnymi. Wtedy macie pastę o troszeczkę mniejszej, co prawda, strukturze. Jeśli chcemy grubsze, to bierzemy sobie ten rozmiar D3 mikrokulek. Zobaczcie, uzyskuję ten sam produkt z tego, co już mam, tak? Czyli mam pastę i mam jakieś mikrokulki. Jak nie macie mikrokulek szklanych, możecie użyć jakichkolwiek innych mikrokulek. Możecie sobie też pomieszać na przykład z miką w proszku. Dlaczego nie? Na przykład teraz żel medium pomieszam sobie. Czyli zobaczcie, tak naprawdę bardzo, bardzo szeroka możliwość mieszania tych produktów z innymi preparatami czy produktami. Mika czy brokat. Chcecie pastę żel z brokatem, to oczywiście można kupić gotowe, one też są fajne, ale ja wiecie, staram się w naszych filmikach, w moich filmikach dla Was przygotowywać takie pomysły dla tych osób, które po prostu chcą zacząć, nie mają wielkiego budżetu. Poza tym szczerze Wam powiem, że w tych naszych pracowniach z miejscem bywa różnie. W związku z tym, czekajcie, bo coś mi się tutaj mikrofon przesunął.
przepraszam. W związku z tym, no wiadomo, że też nie mamy miejsca na te wszystkie preparaty, więc czasami warto po prostu mieć jeden produkt i coś tam jeszcze sobie do tego dosypujemy, niż posiadać całą gamę kolorów i różnych gotowych preparatów. A poza tym powiem Wam, że jest ogromna taka fajna część tej zabawy, że sobie sami coś mieszamy. Sami uzyskujemy jakieś fajne efekty. Czasem nawet nas one mogą zaskoczyć. I zobaczcie, też sobie w tym żelu możemy, czy w tej paście, różne wzory malować, rysować. Nawet bym powiedziała, że ta pasta 13 arcji jest tutaj nieco bielsza, jak widzicie. Więc tak jak mówię, te preparaty są różne na rynku, one też są dobre, ale na nie po prostu trzeba i wydać pieniądze dodatkowe i, no i mieć miejsce po prostu na półce. A tutaj, jak widzicie, bardzo prostym sposobem możemy sobie uzyskać podobny efekt. Jak już nie macie ani kulek, ani miki, ani brokatu, użyjcie sobie po prostu zwykłego piasku, takiego żółtego piasku z piaskownicy i też, co prawda, ten piasek będzie miał odrobinę barwy w sobie, bo wiadomo, że piasek nie jest biały, ale też świetnie wychodzi. Czekajcie, jeszcze tutaj szukam w swoim koszyczku, co ja tutaj jeszcze mogę Wam pokazać, z czym to jeszcze można pomieszać. A jeszcze mamy na przykład 13 arcji, jest taki żwirek i ten biały żwirek na przykład też świetnie się nadaje do past teksturowych, czyli zobaczcie, w zależności od tego, jaki chcemy efekt, na przykład chcemy efekt właśnie takiego piasku, to sobie mieszamy. Mieszamy sobie z piaskiem, ze żwirkiem, z miką, także myślę, że jeszcze wpadniecie na całą gamę fajniejszych innych pomysłów, z czym jeszcze można sobie pomieszać, więc uzyskujemy sobie różne ciekawe tekstury, po prostu dodając do pasty czy żelu dodatkowych wsypek, a oprócz tego, tak jak mówiłam, można sobie jeszcze tą pastę podkolorować. Ok, także tutaj na brzeszku gdzieś pokażę Wam, wymieszam sobie tutaj. Od razu to mówię, ten panel to jest dzisiaj taka moja, po prostu takie tło robocze, więc się nie przejmuję zupełnie, co mi tu na tym wychodzi. Zobaczcie, wymieszam sobie pastę z glowem. Pasta i żel możemy oba te preparaty mieszać z każdą, tak jak mówiłam, farbą w proszku, czy pigmentem w proszku, czy farbą akrylową, czy wodną. Natomiast tak, żel zabierze Wam, jeżeli pracujecie z preparatem jak Color Glow, który jest sam sobie bardzo błyszczący, ładny, no to pasta Wam go zmatuje, tak? Zabierze troszeczkę tego połysku, zostanie Wam kolor. Z żelem pracuje się lepiej, dlatego tu pokazywałam Wam tą próbkę. Jeśli mieszycie z żelem, to nam ten połysk nie znika. Więc weźcie też to pod uwagę, jak w zależności od tego, jaki chcecie uzyskać efekt. Także to kolorowanie pasty właśnie różnymi preparatami, czy mgiełką nawet, czy tuszem, czymkolwiek sobie życzycie, możecie też na przykład użyć Rainbow Color, to też jest farba w proszku, tylko bez połysku. Ona ma troszeczkę inne właściwości niż Glow, ale jak najbardziej również nadaje się do mieszania i kolorowania. Zobaczcie, tutaj te efekty, to jest właściwie niekończąca się zabawa. W zależności od tego, co chcemy. Można też, jak już wyschnie praca, dodać kolor dopiero na wierzch. No i teraz tak, jeżeli mamy jeszcze to wszystko mokre, no to powiedzmy, że kolor nam się trochę połączy jednak z tą pastą. Tak, czekajcie, bo chyba mi się przytkał atomizer. O, już. Tak. Natomiast jak już popsikamy sobie kolorem na zupełnie suchą powierzchnię, no to on troszeczkę mniej się połączy, natomiast generalnie jednak przykryje nam się ta biel, tak? Także pamiętajcie też o tym, jak chcecie zostawić sobie biało, no to nie zakolorujcie sobie wszystkiego,
ale z kolei dodanie na przykład mgiełki na teksturę pozwala tą teksturę jakby troszeczkę bardziej wydobyć, więc no tu macie taki wzornik, powiedzmy, różnych efektów i chyba tyle, jeśli chodzi o taką teorię, bym powiedziała. Natomiast teraz w następnej części zrobimy sobie już takie 2-3 mini przykłady, konkretne bardziej, wykorzystując całą tą wiedzę, którą tutaj Wam przekazałam. Więc ogólnie słuchajcie, na koniec tej części po prostu bawcie się, eksperymentujcie, łączcie, mieszajcie i to wtedy najlepsze efekty przynosi, jak się samemu właśnie odkrywa różne ciekawe rzeczy. To, co ja dzisiaj powiedziałam, to są jakieś tam moje, powiedzmy, podstawowe patenty, odkrycia gdzieś tam, które przez lata poczyniłam. Natomiast cały czas uczę się też, cały czas coś tam odkrywam, cały czas mieszam i kombinuję, bo właśnie na tym polega cała fajna zabawa z teksturą. No dobrze, także słuchajcie, teraz mam tutaj tak drewniany, który miał już pierwszą teksturę nałożoną przez pastą i potem nałożyliśmy przez maskę. Teraz dodamy sobie troszkę koloru i do tego sobie użyję właśnie tutaj mgiełek. Czyli ta sama technika, co pokazywałam Wam na panelu. Tu jakiś drugi kolor. Tak, tylko to robię po to, żeby Wam pokazać. Też nie chcę tutaj jakoś bardzo się zagłębiać, dlatego że dzisiaj mówimy o teksturach i oczywiście potem na to tło możecie sobie dołożyć kwiatki, elementy papierowe, stworzyć całą kompozycję, ale zobaczcie, jak ładnie podkreśla nam się już teraz tekstura. A tutaj zrobimy sobie jakąś teksturkę, taką po prostu szpachlą. I teraz tak, oba tagi drewniane są zabezpieczone. Czekajcie, tylko przetrę sobie ręce. Są zabezpieczone. Ten gesso przezroczyste, ten po prawej gesso białe. Przypominam, jeśli ktoś nie widział poprzedniego odcinka, to więcej o gesso w poprzednim odcinku. No i teraz tak, gesso clear fajnie, bo pozwala nam widzieć tło, czyli widzimy dalej strukturę drewna. Gesso białe nam ładnie pokrywa drewno. No i teraz zrobimy sobie kolorowy żel. I na przykład kolor amber. Taki złoty praktycznie wychodzi. Tak. I ten kolorowy żel możemy sobie jeszcze przyprawić. Dodamy sobie na przykład jeszcze brokatu. Prawda, że to jest fajna zabawa? No i teraz tym żelem możemy już nałożyć sobie jakąś ciekawą fakturę zrobić. Ja tutaj dzisiaj mówię, nie robię takich zupełnie kompletnych projektów. Chciałam bardziej skupić się na zabawie tłem. Natomiast na pewno te prace, te przygotowane tła posłużą mi do skończenia. Jeszcze mi troszkę zabrakło, więc zrobię sobie teraz jeszcze może jakiś inny kolor. Tiger Eye jest bardzo ładny też. Będzie mi tu pasował. I możemy sobie tutaj nakładać warstwami te kolory żelu. Tutaj też sobie dosypię brokatu. Zaraz może znajdę jakiś inny kolor. Poczekajcie, żeby nie było nudno. Albo dodam może złote mikrokuleczki. Więc widzicie, tutaj te rodzaje tych wsypek, to jest też cała fajna gama. I za każdym razem można sobie z tego, co właśnie macie już pod ręką, wymieszać coś innego, coś ciekawego.
zobaczcie, w zasadzie za pomocą szpachli można już uzyskać niesamowicie fajny efekt. Jak wyschnie ta warstwa, możecie sobie na to nałożyć kolejną, na przykład właśnie jaśniejszy jakiś kolor, jeśli ten tak jest dla Was za ciemny. Teraz jak mamy taką grubą warstwę, to co mówiłam, możemy sobie właśnie zrobić dodatkową teksturę, na przykład grzebieniem. To już jest jakieś takie fajne, ciekawe tło. Ja pewnie coś tam na tym jeszcze zrobię, tak jak mówiłam, żeby nie było nudno. Natomiast jeśli chodzi o samo tło, to już jest fajny efekt i on będzie ładny, błyszczący, dlatego że użyłam tutaj żelu, pamiętajcie. A na tym drugim zrobimy sobie białą pastą, bo wszystko już mam kolorowe, to jeden chcę zostawić sobie biały. Bardzo lubię też po prostu białą teksturę, ona też jest bardzo ciekawa i bardzo ładnie wygląda i też może służyć jako osobny obraz, czy obrazek właśnie, czy jakiś tak, a może też być po prostu tłem do dalszej pracy. I tutaj sobie nakładam dosyć grubo na razie, żeby się móc pobawić tą teksturą. Zobaczcie, ta pasta super trzyma ten kształt, więc tak jak nałożymy, ona tak zasycha i tak zostanie. Czasami troszeczkę może zmniejszyć objętość, weźcie to pod uwagę, bo wiadomo, że gdzieś tam woda wyparuje i może się troszeczkę ta tekstura jakby zmniejszyć, ale nieznacznie. I teraz na tym tle możemy sobie właśnie bawić się albo szpachlą, albo rysować. Tak jak mówiłam, możecie użyć różnych innych narzędzi, możecie użyć maski, możecie użyć stempla. Ja chyba tutaj właśnie może wrócę do stempelków, bo one dają fajny efekt. Może użyję pole gumowy stempel, bo łatwiej mi będzie to chyba wyczyścić. Wezmę tutaj jakiś taki stempelak i odbijemy. Tak jak mówiłam, to nie będą super dokładne kształty, bo szczególnie jak mamy grubą warstwę tutaj, to ten wzór nie będzie jakiś taki super dokładny, ale on nam zostawia tą fakturę. Tak, także możemy sobie to postemplować i to zostawić. Możemy też, słuchajcie, maską sobie w tej teksturze zostawić wzór, żeby nie było, żebym nie pokazała, to też Wam pokażę. I zaraz tutaj muszę znaleźć, no powiedzmy, taką maskę. Też zobaczcie, że ja sobie tutaj wygładzę, żebyście widzieli dokładnie, o czym mówię. Zostawię część na górze stemplową, a tu sobie po prostu odbijam. I to nie wychodzi wzór taki bardzo dokładny, ale robi się tekstura, zobaczcie. Czyli po prostu wzorem z maski robię sobie dodatkową teksturę. Prawda, że fajnie? No dobrze, kochani, to chyba bardzo błyskawicznym skrócie, jeśli chodzi o pracę z teksturami. Czyli jeżeli chcecie zacząć tą zabawę, to polecam posiadanie pasty modelującej i polecam posiadanie medium żelowego. Można w zastępstwie pasty na sam początek, jeśli chodzi o wzór przez maskę, użyć białego gesso 13 arts. To o tym mówiłam też w poprzednim odcinku, gdyż ono jest dosyć gęste i ono spokojnie nam też zrobi wzór. Natomiast jest zdecydowana różnica, jeśli chodzi już o pracę z gesso i pastą przy teksturach. Tu jednak zdecydowanie pasta daje lepszy rezultat. Jest bardziej plastyczna, ona bardziej trzyma kształt.
z gesso tutaj też robiłam teksturę, tak żebyście nie myśleli, że się nie da, bo się da, ale gesso tutaj zagęszczałam pastą, przepraszam, nie pastą, tylko texture powder, czyli takim teksturowym proszkiem. I zobaczcie, że widzicie różnicę, że ta faktura jednak troszeczkę inaczej wygląda, jest taka bardziej ostra, poszarpana, ta jest taka bardziej plastyczna, czyli generalnie w paście możemy sobie bardziej modelować, dlatego ona się właśnie nazywa modelująca i lepiej trzyma nam kształt. Także ja sobie skończę te prace po wyschnięciu, pokażę Wam już gotowe, skończone prace. A Wam dziękuję za uwagę i zapraszam już niedługo na następny odcinek. Pa!